powiedziałem. Jaka laska by wybrała pieniądze zamiast Amadiego? Taki Trójbój jestem już najbardziej sztywnym człowiekiem, jakiego widział. A umiesz sobie założyć nogę za głowę? Nie podał mi ręki. Nie, tego nie. Dawaj, spróbuj. No co, to? Co? To nawet ja umiem. No. To nawet boxer potrafi. Dobra, siądzie na luzie, nie? Ej, utkłem. Jak dwie naraz, kurwa, nie da się tak, człowieku. A nowi widzowie widzieli, jak jestem akrobatyczny. Nie. No to wiesz, kurwa, scena. Przepraszam. Dobra. Właśnie się zastanawiałem, czemu nie pisze ci cycerna. Dawaj, hop. Polska jak koń, tak. Yeah! No widać, że Wojtek Gola i Izak to mieli być ten pierwotni założyciele tego kanału, nie? Dogadują się, chłopcy. W co on ją klepnął? War? Schaba. Reskidu, ty. Schaba. No. To jest twoja ulubiona pozycja seksualna. Dziwne podejście. Ja pierdolę. Moja ulubiona pozycja seksualna. No. Myślę, że... Który to śmieszek? Wojtek Gola czy Izak? A pewnie, że Wojtek Gola. Ja pierdolę. Moja ulubiona pozycja seksualna. No. Myślę, że... Najeźdźca. Czyli najeźdźca, to ty jesteś na mnie, tak? Tak. Kurwa, Wojtek, weź i mnie, oni myślą, że nie działa sprzęt, a ty źle wciskałeś. Chłopaki, sprzęt działa. Tylko Wojtek źle wciskał, nie poprawiajcie tam nic, tam wszystko działa. Wojtkowi wyciszyli mikrofalówkę, żeby nie pytał cały czas o pozycje seksualne, Sadek. Umeł. Mi tak mało wiesz. Mało. Daj kurwa Izak posłuchać ładnego śpiewu. Spierdalaj. Koleżanko, jak masz na imię? Co? To jest mówiłem, idol młodzieży? Kurwa, co jest? Siema Olsa. O, halo. Siema Olsa. Siema Marcinku. Oglądałem ten odcinek Gołzu przed chwilą właśnie. Słuchaj, ja pierdolę, jakie gówno. Ja jesteś trzeźwiutki? No jak trzeźwy, jak Messerschmitt. Trzeźwy jak Messerschmitt. Do chuja. Lubię. Nie jestem pijany, do chuja. Ogarniam. Zrób jaskółkę. Ale to jest, ogląda, to jest mówię, chyba to jest i spać Olsza incydent. I... No jasne. No, a wiesz, ty to co? Właściwie kim kurwa jesteś? Twoją przyszłą dziewczyną. Tak? Tak. Ja pierdolę materiał na żonę, nie? Piękną decyzję. Grzecznie wysłuchała kurwa mężczyzny, zaakceptowała fakt, że jest dominatorem. Czy z klaskaniem? Za plecami? O Jezu, nie. Dawaj, z klaskaniem za plecami. Nie, weszła pod buta. Nie, no co? Klasy. Co pisała do... Co? Najebany Olsza klasik, jebać suchara. Boże, kurwa, czego chcesz, Olsza? Jaki jest clue twoich wejść? No jak to? Bo byłem sam, nie wiem co robić, do chuja. No dobra. No i pytanie jest takie, co sądzisz o tych dziewczynach, które tam przyszły? Nic, spoko, nie? A, jakby... a mogę powiedzieć, co ja sądzę o nich, czy nie? Tak, możesz ty powiedzieć, a ja skontruję to. No fajne dziewczyny, nie? XD. Człowieku. One zrobią wszystko, żeby tylko być kurwa w tym odcinku, nie? Który no nic tak. Nie znaczy ten odcinek. Ten odcinek zostanie zapomniany zaraz. Za kurwa dzień nawet, nie. One robią tam kurwa wszystko. Dla nich, dla tych dziewczyn to może być jak rozrywka kurwa, wiesz, jak fajny event w życiu, jak pójście kurwa na lody, czy do parku rozrywki i tak dalej. A ja... Ja siedzę 12 godzin dziennie i gram w ligę, a dla nich to może być czas, forma rozrywki po prostu, no bo muszą robić coś innego, bo ich liga 12 godzin dziennie nie interesuje, no mów. Nie, dla nich to nie jest przygoda życiowa, tylko to jest szansa życiowa, o, tak bym to określił, nie przygoda życiowa. Nie, to nie jest dla nich szansa życiowa, to jest dopiero chuj. Tutaj to się nic nie dzieje. Któraś się wyróżni, to wiesz... To być może, kurwa, zostanie zapamiętana, nie? Tak jak, nie wiem, z pierwszej edycji... Ale to po tym, stary, wyobraź sobie, że któraś z nich zostanie dziewczyną z Amadeusza Ferrariego, który swoją drogą jest śmiesznym ziomkiem. Wiesz, o co chodzi. No i, kurwa, no. Ona zostanie dziewczyną Ferrariego. I co po tym? Bo ja nie wiem, kurwa.
No gdyby tak było, no to super, no to fajnie jakby istota tego programu taka była. Kurwa, jak otworzenie Cobblestone'a za 6 tysięcy złotych. No o co ci chodzi? Ja nie rozumiem, Olsza. A co cię blokuje, żeby nie zrozumieć jeżeli, tego? Jeżeli któraś z tych dziewczyn zostanie faktycznie dziewczyną Amadeusza Ferrariego, to istota tego programu została spełniona i powiedziałbym, że jest nawet inspirująca. Ale fakt faktem jest to raczej program rozrywkowy. Czym jest inspirująca? No bo jest to program randkowy i ktoś sobie na programie randkowym znalazł dziewczynę. Dobra, nie chcę mi się teraz gadać. Przyjadę do ciebie, to porozmawiamy o tym. XD. No dobra, no. Koniec końców i tak żadna z nich nie będzie dziewczyną Ferrariego. No, ja rozumiem, tak to prawdziwe wariaty rozumiem, o co mi chodzi. No dobra, to, a, jest, ja rozumiem. To jest obupólna korzyść, no. Gdyby nie te dziewczyny, to nie byłoby programu. Gdyby nie Gołcy, to nie byłoby tych dziewczyn. No i se kurwa... Ale dobrze, ale... No to też ale... prawda. Finalnie no po prostu są w jednej wspólnej misji, żeby zrobić rozrywkę, no. I tyle. Okej. W teorii to Wartęga siedzi, zasiera ręce, jak któraś zrobi szpagat, kurwa. I ale jest fakt fajny. Jest taki, że gdyby przyszła tam dziewczyna, tylko, że tam takie dziewczyny nie przychodzą po prostu. Przyszłaby tam dziewczyna, która faktycznie by się Amadeuszowi spodobała, to wiesz, no to by się zaczęło robić ciekawie, no tylko... To by ją zdymał no, i koniec. No to ja też chcę obejrzeć, wyrobić sobie opinię, wiesz, może... Może ty rozmawiasz ze mną po 40 minutach materiału, a ja jeszcze jestem naiwny po 14. Masz... to się nic nie zmieni. No ale no dobrze, no oglądajcie, wrócę pod koniec. Jako kurwa Joker. Okej, dobra. Czekamy. Witam do góry. Dla mnie na przykład rozrywką jest to, że mogę się pośmiać, że Izak próbuje być śmieszny, rozumiesz? To jest dla mnie najśmieszniejsze w tym programie. Już jebać te dziewczyny i tego Amadeusza. Ja jestem dla wstawek z Izakiem tutaj. To nie teraz, słuchaj. Hello. Hej. Challenge. A nie sądzisz, że Izak w chuj przeklina w tych filmikach? No tak. Ale tak na siłę przeklina. Bo dla mnie tak. Mówi, że zna jakieś aktorki porno. No. I to jeszcze takich, których nikt nie zna, nie? No właśnie, no. No. Tylko, żeby powiedzieć, że zna. No chyba, ale on zna te same aktorki porno, co Wojtek Gola, kurwa. A nie, wtedy to Wardęga. Są czeluści Pornhuba. Oni pewnie jeszcze na RedTube trzepią kitę. RedTube odpalają. Dobra, ja już tu nie wracam, do chuja. Po piwu. Po piwu w chuj. No, ale RedTube się nie da oglądać, nie? Bo RedTube wygląda jakby, kurwa, szatan tworzył tę stronę. A Pornhub taki przyjemny jest, nie? Reklamy wyskakują, uśmiechnięte buzie. Śmieszna Iwona gada w reklamach. To nie jest Iwona, to jest AI. Możesz się z tym sumieniem zwalić konia, a tam od razu wyrzuty sumienia. Jak poznać się. Jakbyś wchodził na Dark Weba. Bliżej. Jak masz na imię? Ola. Pokażesz swoje walory, to cię przepuszczę. Powiedziałam, że kurwa, nie, no co ty odpierdasz? Chciałbyś taki... jeszcze mieszkać. Nie no, to był, nie, no ale... Dobra, i tak by cię nie przepuścił, chodziło, ale no na cyce można popatrzeć, nie? To jest incydent torby na web. Klasy. Proszę tak? Się prosić, no ja pierdolę. Ale kadry. Amadeusz wie. Tą nogę. Plecach. A pokaż tatuaż na plecach. To jest jakaś winorośl? Trump stamp się nazywa. Taki stempel z dziury, nie? A to zrobiłaś, żeby... Co? On jest pojebany, nie? To ale jest taki jeden fajny tatuaż. Taki dookoła odbytu. Nasty Beach, taka gwiazda. Nie wiem, że ktoś mógł... Widziałem go ze 3 razy już. Nie, tam chyba jest slut. Może jest slut? Wiesz. U suchara, nie? Liściowana. Kocham was, papa.